Musimy mieć cały czas z tyłu głowy, że te zmiany klimatyczne są i one już następują. I oczywiście my już zaczęliśmy jako Mazowsze pewne ruchy w tym kierunku, dlatego że uważamy, że czas najwyższy podjąć to wezwanie i uświadomić mieszkańcom Mazowsza, że te zmiany są, po prostu już się zaczynają dziać. Jeżeli chodzi o kwestię zazieleniania terenów miejskich, to tutaj staramy się być takim miastem, które daje odpowiedni wzór. Walczymy oczywiście ze smogiem, na ten cel przeznaczyliśmy ponad 300 milionów złotych w tej najbliższej kadencji. No i w końcu trzecia rzecz to obniżanie wszystkich gazów cieplarnianych, dlatego że ocieplenie klimatyczne w naszej części Europy mogłoby przybrać rzeczywiście dramatyczny rozmiar. Stąd nasze jasne deklaracje, że będziemy dalej obniżać emisję o 20% do roku 2030, o kolejne 20%. Jest raport Komisji Europejskiej, który ocenia każdy kraj, no i niestety w plastiku to wszyscy mamy problem, tak? To jest problem globalny, światowy i pewnie zaczniemy od ograniczenia zgodnie z dyrektywami unijnymi plastików jednorazowych.